było próby ukrywania okoliczności, nie było próby nieprzekazania istotnych informacji. Ja pamiętam, bo 2 tygodnie temu miałem okazję, przewodnicząc zespołowi do spraw zagrożeń terrorystycznych, odbyć posiedzenie w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. I tam Straż Więzienna mówiła o podstawowej rzeczy. Dla nich najgorszym wydarzeniem jest ucieczka osadzonego z aresztu czy z zakładu karnego. W związku z tym jestem przekonany, że wszyscy, którzy odpowiadają dzisiaj za funkcjonowanie służby więziennej, wyciągną z tego zdarzenia po pierwsze konsekwencje, ale po drugie też wnioski po to, żeby zmienić ewentualne procedury, żeby uniemożliwić tego rodzaju zdarzenia w przyszłości. Pamiętajmy, że dzisiaj służący policjanci nie są w stanie odtworzyć swojej pamięci, kiedy ostatnio doszło do tak spektakularnej ucieczki. Co pokazuje, że przez wiele dziesiątków lat służba więzienna była skuteczną służbą. Dzisiaj zadanie, które na pewno minister sprawiedliwości będzie przed nimi stawiał, to będzie dokładne zbadanie tej sprawy po to, żeby wyeliminować możliwość nawet potencjalną takiego zdarzenia w przyszłości. A czy minister sprawiedliwości podzielił się z panem wiedzą, którą przekazał mu w swoim raporcie generalny dyrektor służby więziennej? Nie, do nas jeszcze ten raport nie dotarł, natomiast to, co jest istotne dla nas, to, że policjanci, którzy zajmowali się sprawą, podkreślali dobrą współpracę po zdarzeniu ze służbą więzienną w celu wykrycia sprawców, znaczy odnalezienia. A z tych informacji, które pan w tej sprawie posiada, pan raczej postawił taką tezę, że to był potężny zbieg wielu okoliczności, które się przyczyniły do tego, czy jednak... Dobrze przygotowana i zaplanowana akcja. Tak. Czyli zdecydowanie za wcześnie, żeby wyciągać wnioski nawet z wiedzy, którą mam. Na pewno jest tak, że, no proszę pamiętać, to przecież znane jest z opinii publicznej, uciekinierzy musieli sforsować kraty, musieli sforsować mur. To nie są zdarzenia, które mogą się zdarzyć przypadkowo.